zastanawiam się, jak można po biednego Michała z jedną walizeczką pojechać w dwójkę. W koszulkach, rozebrani, hip hip, hura, tralalala. Chcieliśmy cię przywitać, bo tam prezydenta witało 40 borowików i... Narobiliście na tym lotnisku siary, występując w tych kostiumach kąpielowych, żeby była jasność. Bo możesz dopiero z dyskoteki wracać. Nie wiem. W każdym bądź razie samochód był zaparkowany nie tyle, że nie był przed tym, bo rozumiem, że nie można tam parkować. Dlaczego? Ale był zaparkowany dokładnie w drugim końcu. No bo nie było nigdzie miejsca, jeździłem. Naprawdę. No, czy odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w tym kraju? Nie, ale każdy chciał chyba zobaczyć... Bartuś, ja właśnie przechodziłem specjalnie i nie wściekałem się dlatego, że zaparkowałeś tak daleko, tylko że widziałem te wolne miejsca bliżej, ale nie ważne. Ale nie, to były napisane rezerwacja wszędzie. Każdy zawsze się znajdzie wytłumaczenie. Jasne. Dobra. Bez długiego gadania, bo nie ma się tematu ciągnąć. To są kilka, to jest tych kilka rzeczy, które chciałbym, żebyście mieli na celu. Bardzo mi się podobało na podpisywaniu, że nie rozdawaliście autografów. Nie, nie, no nigdy w życiu. No. Znaczy, rozdawaliśmy tylko jak tam, jak były jakieś dzieci niepełnosprawne. Ja rozumiem, że ci zostało, że zawsze jesteś pierwszy wpisany w księdze gości. Hotelu, ale to... to wiemy. I na trzy strony, żeby była jasność, żeby nikt nie zapomniał. Natomiast w tym temacie jestem bardzo zadowolony, natomiast panowie, nastąpiło pewne rozluźnienie, które powinniście opanować. Okay? I będzie lepiej. I bardzo bym prosił, żebyście mojej żony i mojego dziecka nie zostawiali samej, chyba że na jej własne życzenie. Dziękuję bardzo Państwu. Miłego tygodnia Wam życzę. Wracam w sobotę. To jest jedna z tych chwil, kiedy przede wszystkim nie jest się artystą, tylko człowiekiem. Przyjechałem tu do Warszawy z potwornie małym bagażem doświadczeń. Nie przede wszystkim z żadną miłością do siebie, że uważałem, że śpiewam doskonale, że mam najlepszy głos, że najlepiej wyglądam i że mogę przenosić góry. Tylko właściwie z wiarą w piosenkę. Które dwie osoby wybrałbyś jako najlepsze? Kiedy śpiewał Maciej i wiem, że za sceną było całe takie ogromne zamieszanie, był jako pierwszą osobą, przy której rzuciłem tym wszystkim i chciałem iść zobaczyć, kto śpiewa. I jak słuchałem Pauli, która śpiewała przede mną akurat w Sosnowcu, uwierzyłem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Naprawdę zachciało mi się żyć i wyszedłem na scenę z ogromną przyjemnością, z taką dozą energii. Nagle przestał płynąć czas, w głowie blask wiruje, świat unosi cię. Sucho w ustach, ciało drży, chciałbyś wyjść, a nie ma sił i pytasz się. Muszę powiedzieć tak, przekonać ciebie. No skarży ty mnie. Dobrze, ale po polsku będę. No pewnie, że tak. Jestem w finale, bardzo, bardzo się cieszę z tego. Jest to dowód dla mnie na to, że mam swoich fanów. Zebrałem przez ten krótki czas. Niezależnie od tego, czy jeśli nawet przegram ten konkurs, to i tak będę robił to, co robię, czyli śpiewam, ale najważniejszym moim celem jest nagranie płyty. Z tych czterech osób, kogo wybrałbyś? Może zacznę od Pauli. Paula jest okej. Ona jest... wokalnie jest okej, w porządku. Reszta tam, nie wiem... Bo tak jak sam mówiłeś, że poza wokalem trzeba mieć coś jeszcze, zachowanie, jakiś magnes, coś i tak dalej. Resztę nie chcę komentować, nie, to jest tam różnie. Nie? Dawid musi chyba jeszcze trochę, bo intonacyjnie ma problemy odrobinę, musi popracować nad tym. Podziwiam Maćka. Dlatego, że Maciek po prostu, on ma się Maciek i Iwan? W zasadzie... Muszę wam powiedzieć, że to wy sami wybraliście w dużym stopniu to, jak będzie wyglądał wasz występ w live'ie. Te osoby, które wymienię, to w 100% wasza decyzja. Nawet nie musiałem do tego dokładać ręki. I w zasadzie każdy, dokładnie każdy z was wymienił Maćka jako osobę, która
powinna zostać na 100%. I trójka z was wymieniła jako drugą osobę Dawida. W związku z czym o to kolejne miejsce pierwszy raz podacie się publicznemu głosowaniu Paula i Iwan. W rzeczywistości, jak państwo widzieli, Paula i Dawid dostali tyle samo głosów. To Michał zdecydował, że Paula walczy o pozostanie w konkursie. Drzwi do kariery stoją otworem. Kto przez nie przejdzie? Michał nominował dwie osoby, Iwana i Paulę. Od ciebie zależy, która z nich pozostanie w konkursie. Jeśli chcesz, by był to Iwan, wyślij SMS pod numer 7222 o treści 05. A jeśli chcesz, żeby została Paula, wyślij SMS pod numer 7222 o treści 09. Do wygrania atrakcyjna wycieczka do Grecji lub Hiszpanii, ufundowana przez Biuro Podróży El Greco. Oraz nagroda dodatkowa płyty Ingrid z hitami TFUT oraz Intango. O programie Jestem, jaki jestem, słuchaj także w Radiu Z.